Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przyszła do mnie przed chwileczką przesyłka z Singapuru. Jeżeli obserwujecie rynek akwarystyczny i to, co się pojawia u kolegów w Azji, a ja jestem taką osobą, że ja obserwuję i wszystko wiem co i jak, to pewnie już wiecie, co to może być. Leciutkie, bardzo leciutkie, kilka gram to dosłownie waży. I już Wam otwieram. Już Wam pokazuję, co to jest. Mega szybko szła przesyłka. Z osobą byłem w kontakcie parę dni temu. Nie wiem, minęło tydzień, półtora tygodnia, a przesyłeczka już jest u mnie, nie? Także dosyć szybko. Okej. Bardzo proszę. Pewnie widzieliście to na różnego rodzaju stronach na Facebooku, czy teraz wszystkie sklepy, jest olbrzymi boom na wszystkich sklepach na tego właśnie rodzaju gadżet, produkt. Produkuje to firma, która się nazywa Shrimp 3D. Oczywiście jest to drukowane na drukarce 3D, specjalnie malowane później. Zestaw obecnie, ten pierwszy set, który jest jedyny w swoim rodzaju, już jakby kolejnego takiego setu nie będzie, składa się z takiej kolekcji, zobaczcie. Z takiej kolekcji sklepy, całą tą kolekcję, jakbyście chcieli kupić, to jest 100 dolarów, nie? 100 dolarów, jeżeli chodzi o pojedynczy taki produkt, o pojedynczą taką krewetkę, to sklep sprzedaje to za około tam 20 dolców, nie? I teraz jest, moi drodzy, pytanie do Was. Czy byście chcieli, żeby takie coś pojawiło się w Polsce? Bo z producentem z Singapuru jestem w stałym kontakcie. Propozycja z jego strony padła, żeby takie coś w Polsce sprzedawać. I teraz pytanie, moi drodzy, jest takie, bo ja mogę załatwić sklep, który to będzie sprzedawał. To nie jest dla mnie problemem. Tylko pytanie jest takie, czy byście byli zainteresowani takimi właśnie krewetkami. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie. Tak, żebym niczego nie ułamał, nie? O, zobaczcie. Tak to się prezentuje. Taka krewetunia takiej wielkości. Tak, zobaczcie, wykonana. I pytanie jest następujące: czy byście byli czymś takim zainteresowani, żeby to się pojawiło w Polsce w jednym ze sklepów? Bo jak mówiłem, nie ma problemu, żeby takie coś załatwić. I ile byście byli w stanie zapłacić za ten produkt? Bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że 100 euro, 100 dolarów wydać na zestaw, czy nawet 20 dolarów za taką krewetę, jak to jest w sklepach, troszeczkę jest dużo. I pytanie jest do Was, czy takie coś bylibyście czymś takim zainteresowani? Jaki by był koszt, który moglibyście dać za tego typu produkt, nie? No, tak to, moi drodzy, wygląda. Także czekam na komentarze, napiszcie, a ja później ewentualnie będę działał w kierunku, żeby to się pojawiło w Polsce. Dobra. Dobra, więc to by było na tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzu i będziemy działać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.